To są artyści rynków Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading, a dziś w artystach i w pierwszej, i w drugiej części Maciej Leścioż, CMC Markets. Witam. W pierwszej części polityka pieniężna, rynki walutowe, w drugiej części branża gamingowa. Zaczynamy od polityki pieniężnej, od wielkiego świata polityki pieniężnej. W piątek, 23 sierpnia, sympozjum w Jackson Hole, zjazd największych i najważniejszych ludzi świata w tej branży. Czego się można spodziewać? No to sympozjum rzeczywiście takie jest kreowane na wydarzenie tego tygodnia i z pewnością nim jest. Takie znaczenie tego sympozjum tak naprawdę zmieniło się około 10 lat temu. Samo sympozjum odbywa się już od 1978 roku, ale dopiero Ben Bernanke przyzwyczaił inwestorów do tego, że się pojawiają ważne informacje. I teraz też są bardzo duże oczekiwania już kolejnego szefa Fed, Jeremy Powella, względem tego, co jutro powie. Bo jutro o godzinie 20 Jeremy Powell będzie przemawiał, w piątek o godzinie 20. I tutaj są oczekiwania, że zostaną przekazane jakieś kolejne potencjalnie gołębie sygnały, dlatego że środowe minutki, czyli protokół z posiedzenia Fedu, lipcowego posiedzenia, no wcale taki gołębi w 100% nie był. Tam takie mieszane nastroje w tym protokole dało się wyczuć. Z jednej strony dwóch członków Fedu zakładało i oczekiwało podwyżki o 50 punktów procentowych, naciskało na taką obniżkę. Z drugiej strony dwóch członków Fedu całkowicie chciało zrezygnować z jakichkolwiek ruchów, więc tutaj pytanie, co będzie jutro mówił Jeremy Powell w kontekście tych zmian, które następowały przez większość sierpnia, no bo Jeremy Powell nie miał okazji występować publicznie od konferencji prasowej po posiedzeniu ostatnim Fedu, kiedy została podjęta ta decyzja o obniżce stóp procentowych. No także to na pewno tutaj będzie miało znaczenie. Już co ciekawe, w czwartek, bezpośrednio dzień po opublikowaniu minutek, dość mocno się zmieniły oczekiwania na rynku, jeżeli chodzi o tą przyszłą wrześniową obniżkę stóp procentowych, potencjalnie obniżkę, bo to tak naprawdę co będzie, nie wiadomo. W tym momencie 10% uczestników rynku, inwestorów przeprowadzających transakcje na kontraktach FRA na giełdzie amerykańskiej zakłada, że nie dojdzie w ogóle do obniżki. Jeszcze wczoraj scenariusz był zupełnie inny. Była rzeczywiście prawie 90% oczekiwań względem obniżki o 25 punktów bazowych, 10 o 50, a teraz mamy relację 90-25 punktów bazowych, a wcale obniżki nie będzie 10%. Ale czy w Jackson Hole będziemy się wsłuchiwać tylko w to, co ma do powiedzenia Jerome Powell, sternik amerykańskiej polityki pieniężnej, czy także w inne głosy? No jeszcze sternik europejski. Tutaj na pewno Mario Draghi też będzie miał coś do przekazania i też są względem tego oczywiście oczekiwania i też się oczekuje głębich sygnałów odnośnie luzowania monetarnego w strefie euro, które jest jeszcze bardziej potrzebne niż w Stanach Zjednoczonych. Także na pewno ta godzina 20 w piątek to jest taki czas, kiedy można oczekiwać dużej zmienności. Mieliśmy zmienność w środę, będzie zmienność zapewne i w piątek. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump członkiem Fedu nie jest, ale wypowiada się na tematy polityki pieniężnej, próbuje wpływać na rynki, domaga się obniżek stóp procentowych w USA. Próbuje i mam wrażenie, że mu to dość skutecznie wychodzi, patrząc na to, co się działo przez znowu większość sierpnia, właśnie w wyniku działań, wypowiedzi Donalda Trumpa. Nawet bym się pokusił o takie stwierdzenie, że Donald Trump w chwili obecnej jest najbardziej wpływową osobą, jeżeli chodzi o ruchy na zarówno rynku walutowym, jak i rynku akcyjnym. Dlatego, że z jednej strony mamy faktycznie naciski na politykę monetarną, naciski na teoretycznie niezależny Fed, no bo Fed z założenia jest instytucją całkowicie apolityczną, natomiast no, można mieć podejrzenia, że te naciski Donalda Trumpa, krytyka Fedu, faktycznie w jakiś sposób na decyzję tej instytucji wpływa. Z drugiej strony mamy cały czas kwestię no, jeszcze nieuregulowaną konfliktu handlowego chińsko-amerykańskiego. No i też z jednej strony pojawia się informacja o tym, że Donald Trump zadecydował o tym, aby całkowicie wprowadzić cła na wszystkie towary chińskie, rynki akcyjne spadają. Tutaj pojawia się gigantyczna zmienność, a tak naprawdę dwa tygodnie później rząd amerykański, naprawdę, to nie można mówić tylko o sobie Donalda Trumpa, no jest system prezydencki, ale wiadomo, że ta władza jest i decyzje są dyskutowane z doradcami. Ze strony amerykańskiej pojawia się informacja, że jednak nie. Część jest przedłużona do grudnia,
wprowadzenie, czas na wprowadzenie tych ceł, a z części w ogóle strona amerykańska rezygnuje. No i to rzeczywiście wpływa na taką dość sporą zmienność. Na naszym rynku walutowym niektórzy z niepokojem obserwują to, co się działo w ostatnim czasie i dzieje ze złotym w relacji do podstawowych walut. No, na przykład taki 15 sierpnia, dzień świąteczny u nas, był momentem krytycznym. Za euro teraz się płaci 4,36, 15 sierpnia to było raczej 4,40. A tak, pod nieobecność inwestorów z Polski przy mniejszej płynności, bo w momencie, kiedy i polskie banki, cały polski system bankowy jest nieczynny, ta płynność automatycznie jest mniejsza. No doszło do takiej dość silnej presji podażowej na polskim złoty i takie ruchy się pojawiły. Potem złoty nieco odbił. Ale bilans ostatnich kilkunastu dni dla złotego nie jest dobry. Absolutnie nie. Tutaj względem praktycznie wszystkich walut ten złoty traci. Nawet względem funta, który ostatnio był wyjątkowo słaby, w tym momencie funt dość mocno zyskał, nawet w czwartek pojawiły się spore ruchy. Na pewno zaniepokojeni są posiadacze kredytów frankowych. Bo przyzwyczaili się do franka na poziomie 4 zł, tak jest w tej chwili. W połowie sierpnia to było nawet 4 zł i prawie 5 groszy. Tak, no ale cały czas ta czwórka jest trudna do pokonania. W czwartek wprawdzie przez część dnia to 3,99, 90 te okolice się pojawiały, ale widać, że ten poziom 4 zł stanowi cały czas dość istotne wsparcie. No ale tutaj tak naprawdę nie jest winowajcą sytuacja gospodarcza w Polsce. Jednak polski złoty jest zakładnikiem eurodolara i całego otoczenia wokół takiego globalnego, na rynkach globalnych. I no tutaj oczywiście są te kwestie polityki monetarnej, jak się ta sytuacja będzie rozwiązywała na tym polu. Polskie dane wręcz powinny zachęcać inwestorów zagranicznych do tego, żeby inwestować w kapitał polski, żeby w złotówkę również, dlatego że mamy z jednej strony bardzo pozytywne oczekiwania względem przyszłości polskiej gospodarki i nastrojów w biznesie, mamy dobre dane z rynku pracy, no to całościowo sprzyja złotemu, powinno przynajmniej sprzyjać, natomiast nie sprzyja taka awersja do wszystkich walut z koszyka walut rynków wschodzących, a to jest rzecz kluczowa. Dolar też mocny wobec złotego, teraz mamy więcej niż 3,93 zł, w ostatnich dniach bywało nawet kilka groszy więcej. Tak, no to w tym momencie dolar się tak konsoliduje wokół tego poziomu 3,92, stanowi taki poziom, poniżej którego dolar też nie chce jakoś istotnie zejść. Dopiero istotne przebicie tej granicy w dół no może spowodować, że tutaj dojdzie do większych ruchów, ale też tutaj przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, co się będzie działo na eurodolarze i myślę, że sytuacja, o której mówimy dzisiaj, może się zmienić w piątek wieczorem, jeżeli Jerome Powell będzie miał bardzo głębie nastawienie. No wtedy ten dolar mógłby stracić, ale tutaj potrzebny jest taki naprawdę zaskakujący rynki komunikat. I jeszcze rynek surowców. Gaz ziemny tanieje, ropa naftowa drożeje, chociaż akurat w czwartek 22 sierpnia ropa trochę osłabła. Tak, z kolei gaz ziemny jest w okolicach cały czas tegorocznych minimów. Od listopada 2018 cena gazu ziemnego spadła o 50%. Generalnie tak patrząc na ten surowiec, no, trzeba zauważyć, że jest to jeden z najbardziej zmiennych surowców i mocno zależny od czynników sezonowych. Ostatnio pojawiły się informacje o tym, że zapasy rosną wolniej niż oczekiwano, dlatego że no, nie można oczekiwać w środku sezonu letniego, że zapasy będą spadały, natomiast rosną wolniej niż zakładały prognozy. Gaz ziemny, to też ważne, jest wykorzystywany nie tylko do ogrzewania w sezonie grzewczym, ale do chłodzenia w sezonie letnim. I w związku z tym, że te temperatury w ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych były nieco wyższe niż średnio, też większa ilość tego surowca była zużywana. No także tutaj ten poziom póki co, w którym jesteśmy w chwili obecnej, to jest w okolicy 2,20 dolara, minimum było na poziomie 2,10, no to są takie poziomy, o których trudno będzie odbić jakoś mocno w górę, dlatego że nie ma z punktu widzenia takiego czysto spekulacyjnego bliskiego poziomu oporu, do którego mógłby
tutaj rynek dążyć, nawet taki kapitał spekulacyjny, widzieć jakieś swoje szanse na zamykanie pozycji w tych poziomach. I najprawdopodobniej dopiero, kiedy zbliży się okres grzewczy w Stanach Zjednoczonych, czyli wczesna jesień i pojawią się prognozy związane z pogodą, to wtedy mogą się jakieś większe ruchy pojawić, być może wzrostowe. Z kolei, jeżeli chodzi o ropę naftową, ta sezonowość też może mieć w najbliższym czasie pewne znaczenie? Dziś, w czwartek 22, mamy ropę Brent mniej więcej na poziomie $60 za baryłkę. No jednak pod koniec lipca było więcej, bo było nawet $65. Tak, no tutaj też z jednej strony mamy takie te obawy wokół Chin, to też robi swoje. Natomiast też taka ciekawa informacja się pojawiła w ostatnich dniach odnośnie tego, że OPEC coraz ma mniejszy udział w ogólnym wydobyciu ropy naftowej. Więc to jest ciekawe w kontekście oczekiwań względem dalszych cięć przez kraje OPEC, które mogłyby sprzyjać wzrostom ceny ropy. No bo jeżeli tutaj to znaczenie krajów OPEC spada, a podaż ze strony amerykańskiej rośnie, no to być może wpłynie to na decyzję o tym, żeby jednak nie przedłużać, tak? Czyli pogodzi się OPEC z tym, że te ceny są nieco niższe, natomiast swój udział zachowa i poprzez efekt skali w jakiś sposób sobie to skonsoliduje. Kończymy pierwszą część programu Artyści Rynków, a w drugiej części będziemy mówili o rozpalających namiętności spółkach gamingowych, światowych i polskich.